Cześć, witajcie, ja jestem Peszymiec. A to jest kolejny odcinek na moim kanale i jest to już kolejny odcinek z Mineplexa. Ja jeszcze, jak widzicie, nie wszedłem na serwer, bo nic, coś szczególnego. No to ja już wbijam sobie. Rzeczywiście ta kamerka mi się zacina. Dobrze, jesteśmy. Internet powinien mi w tym przypadku akurat nie lagować, ponieważ dopiero co go zrestartowałem. Czekam aż nasze Mineplexowe napisy znikną. No i dzisiaj mieliśmy grać w Survival Games. Ale grałem na tym serwerze w inną minigierkę, która mi się bardzo, ale to bardzo spodobała. I myślę, że właśnie sobie dzisiaj w nią zagramy. A tą minigierką jest... Właśnie Team Deathmatch, do którego teraz się udaję. Piszcie w komentarzach, jakie byście chcieli, żebym nagrał z Mineplexa minigierki oraz w ogóle jakieś inne. To ja je nagram na wasze życzenia. Oczywiście najlepiej, jeśli też podacie serwer, na którym one występują. Jestem jedyny, bardzo fajnie. Czyli raczej nie mam szans liczyć, że ktoś mi tu dojdzie chyba. Więc spróbuję sobie sam tutaj wbić na jakiś fajny serwer. Aha, jest restart w tym momencie. Czyli poczekamy, aż się zrestartuję. Okej. Pojawiły się serwery. Na tym już jest kilka osób, więc wchodzimy akurat na ten, żeby jak najbardziej skrócić czekanie na start. No bo niestety... Jak próbowałem już dwa razy nakręcić tą minigierkę, ale tak długo musiałem czekać w tym lobby, że postanowiłem, że po prostu no nie miałem czasu, żeby tak siedzieć tutaj 5 godzin, nie? No dobra, wybierzmy sobie klasę. To jest klasa mag, assassin, rycerz, dystansowy i... heavy taki. Ciężko zbrojny. Jego się tak inaczej nazywa. Bo ja wiem, nie pamiętam już tego. Jeden z moich widzów właśnie tak często lubi być tą postacią. No dobra, chodźmy sobie wybrać klasę. I ja na tą minigierkę wybiorę Assassina. Wydaje mi się bardzo fajny. Spójrzcie na jego... ekwipunek. Daj mi Assassina ekwipunek. Mówiłem sobie, że mi nie będzie lagować. O, dostałem. Okej. Mam standardowy miecz, standardową żelazną siekierę. Standardowy łuk, 12 strzał Assassina. I 4 maszynowe zupki, skórzaną zbroję i efekt szybkości. I tutaj było tak, że no dość długo czekałem, aż te wszystkie rzeczy się tam załadują i w ogóle. I nie mogłem w ogóle dojść do żadnego serwera, więc wyciąłem ten fragment. No i teraz przechodzimy do momentu, w którym dołączam do takiego lobby, w którym no było trochę ludzi i można było wystartować minigierkę, bo tak to były i odchodzili, nie? No dobra, przechodzimy do samej gry, bo no póki co to było trochę nudne, a już 2 minuty trwa odcinek. O, tu jest 7 osób, no to tutaj koniecznie muszę wbić. No dobra, no to teraz długo sobie nie poczekamy, bo jednej osoby tylko brakuje. Wezmę sobie klasę Assassin. Tak? Aha, i oczywiście mam tarczę w drugiej ręce, jeżeli trzymam miecz. Tak, za 18 sekund zaczyna się gra, więc warto było wtedy wyjść. Taka gra to już będziemy bardzo długo grać, bo później się automatycznie robi nowa gra. No to ja sobie zeskoczę i w momencie, kiedy będzie się ruszać gra, to ja będę w powietrzu. No ich nie zdążyłem. Czasami jest, kiedyś tak było, że był bonus za to, że w trakcie startu byłeś w powietrzu. Teraz już niestety tego nie ma, a była to bardzo fajna sprawa. Dobra, i idziemy. Naszym zadaniem mojej czerwonej drużyny jest zabicie wszystkich graczy niebieskich. Więc nie jest to jakaś skomplikowana minigierka zdecydowanie.
zawsze się zastanawiam się, jak to się dzieje, że przegrywam zawsze jako pierwszy. No to teraz jest dość dystansowy ten pojedynek. Teraz też nikt mi tych pleców nie robi, bo często tak się zdarza akurat mi, że mi plecy robią takie chamskie. Czemu ja nie mogę go trafić? Wbijają się od niego strzały jakoś tam. No nie. Kurczę. Jaki no on ma dekstowy miecz, on mnie pokona. No. Lamię w tą grę. Trzeba przyznać. Ale mogę teraz sobie poobserwować. Wszystko wskazuje na to, że wygrają niebiescy. Spójrzcie, mogę się tu utopić? O nie. Są tu dwa czerwoni. Tutaj jest jeden. I goni go ten. No i wygrali. To jest zwycięzca, który zabił ostatniego przeciwnika. Tak. No i od razu jesteśmy na kolejnej mapce. Jak widzicie, jest już znowu nas 7, bo niektóre osoby wyszły z gry. Jest już nas 8, to ja wezmę sobie teraz drugą moją ulubioną klasę, czyli Rangera. Ja lubię generalnie postacie, które mają też dystans. Mag też jest bardzo dobry, ale średnio potrafię posługiwać się tymi jego zdolnościami. Chodźmy tutaj. Mam nadzieję, że uda nam się zdążyć. Gdyby tu rosły kwiatki, to może udałoby mi się zrobić laga. O, i pomalona sobie patrzy. A nie, bo nie mam sztandaru i tak, i tak. No i winiaczku, może sobie zrobię autostop. O, dobra. To chyba sobie wyłączę ten autostop. Miejmy nadzieję, że zdążę skoczyć. Muszę przez 4 sekundy skoczyć. No, super. Dobra, udało mi się. Ale jak widzicie, nic się nie zmieniło w moim uzbrojeniu. Dobra, to idziemy walczyć. Będę się trzymać moich zawodników. I jak widzicie, nie mam ani trochę lagów. No super, tutaj zablokował się bani. Co wy tu robicie? To. Gdzie się zgasić? Aha, jestem w niebieski właśnie. Ty jesteś przeciwnikiem, tak? Zabiliśmy go? Okej. Ty klepo jedna. Nie wiem, jak dawno to przestało nagrywać, ale nagrywam bannikamem, więc wiecie, mam 10 minut limitu. Przed chwilą byłem magiem. To chyba jeszcze widzieliście. I bardzo dobrze mi szło.
Dobra, to teraz wam zastopuję ten odcinek i puszczę, jak zacznie się kolejna runda. To jak się stopuje odcinki? Okej, zdaje się, jest już kolejna runda. Dobrze. Teraz znowu będziemy magami, bo to jest bardzo dobra klasa, mi się wydaje. No, być może pozostałe też są bardzo dobre, ale po prostu nie ogarniam ich mocy. Sprawdzimy jeszcze, co robią zupki, bo wydaje się, że też coś robią. No i spróbujemy dołączyć sobie tym razem do niebieskiego teamu. O, wybuchnie creeper, wybuchnie! Czemu nie jest naładowany? Cześć. Zdążę. Nie zdążę. Gay start. 3 sekundy. Aha, czyli mamy jeszcze jednego maga, ale no tym razem spróbuję was nie zamrozić. Tam są już pierwsi przeciwnicy. Aha, już ogarnęłam, jak to działa. Ja jestem w niebieskiej, tak? To będę na pierwszej z czerwonego. Ej, może będę zawodnikiem meczu? Mam tu jakieś dwa czerwoni? Nie, to nic. No i super. Tylko dlatego, że wpadłem do wody. Uda, przeżyję tą mapę. Chociaż kto wie, może jeszcze nie. Jeden został. Gdybym go tam zamknął, to by było piękne. Siekiera, motyka, bimber, szklanka, w nocy na lód, dzień łapanka. Siekiera, motyka, kot i pies, przyszedł do wesels. Wygraliśmy!
jeszcze raz przeżyłem do końca gry. Ale laguje ta kamerka rzeczywiście. Miałeś rację, użytkowniku, którego imienia nie podam. Może tu, on też ma jakieś te moce, okay. Ale nie, wezmę magę. Magę wezmę. Mamy czyt magę. O, cześć, jestem w niemieckich, ale z kim? A czemu ich jest więcej? A nie, jest, okej. Okay. Dane on jest ultra. Szybko, szybko. Jeszcze jestem w środku, czyli jak zamrożę, to zamrożę wszystko. No tutaj będą pustki. Tam jesteś. No. A nie, tak, zabij go. On jest wredny i w ogóle parszywy, bo on ma jakieś tej dobre rzeczy na tym asasynie. On kupuje sobie, on jest oszust. To jest legend chyba, tak? Ale nas mało zostało. Będziemy mało na starcie później. Weźcie zabicie tego. Co? Tak, zabijcie go. Zabijcie go. No dobra, super, wiem, że wydaliście. Wątpię, gej. Dobra, 8 noc jest, tak? 9 już, no to wybiorę sobie kit. Dobra, Magu, dam ci jeszcze jedną szansę. Znalazłam 16 melon launcher, cokolwiek to jest. Nie, nie, nie zdążę. Jestem w czerwonym. Aha, jestem najbardziej po prawej, to wyjdę sobie tędy. I spróbuję znaleźć jakieś miejsce do zimy. O, pójdę do tego zamku. Idzie ktoś ze mną? A nic, okej. Tam już jest walka, to ja się tam nie pcha. Ja będę smykałem z góry będę. Lepiej przyjdzie. Okej, okay, już koniec tej gry. Wydaje mi się, że dopiero teraz się skończyło, ale nie jestem pewien, co, ale to oznacza, że odcinek trwa już 20 minut i pora go kończyć. Bo przecież nie będziecie mi pół godziny starczyć oglądając Peszymce, nie? Nie powiem, jak to wygląda. No, tak to jest lepiej, to wygląda.
Dobra, to ja wybiorę sobie jeszcze jednego maga. Bo ten mag mi się ogólnie podoba. Tylko jeszcze ogarnę, w jaki sposób zrobić kulę ognia. Naprawdę. My grief and batting points. Aha. Dobra, to już chyba wiem. No kurczę, ale nam zrobili pogrom. Dobrze, to w tym odcinku to już chyba było na tyle. Jeśli się wam spodobało, to dajcie lajka i koniecznie kibicujcie dzisiaj Polsce. Nie żadnej Ukrainie, Niemcom, nie Irlandii Północnej, nie Austrii, nie Węgrzem, nie Hiszpanii, tylko właśnie naszej dobrej Polsce, która ma aż 3,1% według jakichś tam matematyków na dostanie się do na wygranie, tak? Mamy 51,5% szans na dostanie się do ćwierćfinału, 98,8% szans na dostanie się do 1/8 finału. Jeśli chcemy nie dostać się do finału, musielibyśmy przegrać z Ukrainą, a Niemcy musieliby przegrać z Irlandią Północną, więc no, szansa jest mała. Do widzenia. Ech, to zakończenie odcinka. I teraz już mogę?